Jesteśmy na wysokości ponad 3200 metrów na ten moment. Aha, jesteśmy na końcu świata. Specjalnie dla naszych ziomków i wykładowców z kursu survivalowego pokażę wam, jak się wchodzi na Aragac, kierując się na azymut. Robisz tak, patrzysz się i walisz azymut. Najwyższa góra, GPS w głowie wgrany zawsze. Stabilizacja obrazu jest znakomita w oczach. Metrów. Mocny wiatr, duży pion. Tam jest szczyt. Tam jest inny z wierzchołków, niższy. Tam jest jezioro i hotel na wysokości 3200 metrów, z którego startowaliśmy. Jesteśmy na wysokości jakieś 3900 metrów. To już jest atak szczytowy. Piotr Chodorowski, Paweł Dziupa. Na szczycie najwyższej góry Armenii. W tle widoczny był Ararat turecki. Wystartowaliśmy z wysokości około 1000 metrów. Jesteśmy na 4000, tak więc 3000 różnicy robi swoje. Jakieś mądrości na armeńskim czterotysięczniku? Po pierwsze, jak wam zwisa gil, jak wam zwisa do końca, to będzie ochrona przed mrozem. Po drugie, jak wchodzicie w górę, to nie schodźcie w dół. Po trzecie, primo, ultimo, proszę mi nie otwierać tych drzwi. Opuszczamy Instytut Fizyki. Tak, zażądali zbyt wysokiej stawki za nocleg w miejscu nie do końca przystosowanym do nocowania innych. Więc wracamy do naszego kierowcy taksi Artura, by nocować u niego w domu. Za darmo. Za to nadrabiamy płacenie mu za transport całkiem należycie. Chodor mówi, że boli go głowa. Boli bania także. Tutaj. Szok. Tam jest Aragac. Niedawno zeszliśmy ze szczytu. Faktycznie czuć to ciśnienie, boli nas głowa. Siemano.